co? Tańczyć chcę dzisiaj z tobą, patrzysz tak nałogowo za mnie. Nie złość na złoto, zamieniam złość na złoto. Napijmy się za młodą szynkę. Podam jak słowo w życiu jest wszystko po coś, co? Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Rockin Podkarpacie V2. Ja was witam dzisiaj bardzo serdecznie na naszej serii Bambry. Jest ze mną mój sąsiad Ząbek. Witojta, witojta. Jest również sąsiad Kasper. Dzień dobry. Powitam wszystkich tutaj zgromadzonych. No i jak dzień widzicie... Dobry wieczór. No dobry dzień, dobry wieczór. Nie wiem, kiedy wy to oglądacie. Więc no, mam nadzieję, że oglądacie wszyscy ci, co tutaj jestem na tym kanale. Ja oglądam. I tak, na koło. Dzisiaj w odcineczku coś innego w końcu, czyli kukurydza na ziarno. Kukurydzy na kiszonkę u mnie nie było, ale za to kukurydza na ziarno jak najbardziej. Jak widzicie, stoi New Holland, przygotowany już tutaj z przystawką. Przystawka przyjechała do mnie niedawno, bo wczoraj, październik pierwszy, bo jest teraz 1 października, no to 3 września można powiedzieć, że do mnie przyjechała. Jak widzicie, przystawka tak wygląda. 50 tysięcy za nią, więc no dość mocno poszło pieniędzy na nią. Ale jak widzicie, na koncie bidy nie ma, bo no kurczę, sprzedając sobie mleczko od moich krówek, od tych tutaj zacnych, no to trochę pieniędzy dostałem, bo 70 tysięcy to 24 tysiące litrów, więc ja jestem, powiem wam szczerze, w szoku. Ciężkim. Ciężkim szoku. Więc tak to wygląda. Doszło mi 23 nowe krowy, jak widzicie, tutaj wam zaraz pokażę. O, właśnie, tutaj jest 23 nowe krowy, 0 miesięcy mają, nie? No to tak to wygląda. Co tu jeszcze? Temera im dosypałem, słomy, gnojowica, no to 23 tysiące litrów mi się uzbierało. Mleka nie ma za wiele, bo tam na wywiozłem sobie niedawno. I co tu się pozmieniało? Nic. Nic się nie zmieniło, jedynie co, no to tam kiszonka tutaj się sfermentowała, wszystko jest ok. A u sąsiada się zmieniło za to. A u sąsiada to ta. U Kaspera, nie? Nie, u mnie. Ja też. U ciebie to też. A u nich się zmienia za chwilę. Bo na przykład u sąsiada Ząbka. Raz, nie? Bo u sąsiada Ząbka, jak mogliście też zobaczyć w jego poprzednim odcineczku, na który serdecznie zapraszam, link w opisie macie do jego kanału. No to tam zakupił sobie co? To już się sami dowiecie, jak tam wejdziecie. A ja jadę sobie na pole. Właśnie tutaj New Hollandem z naszą przystawką nową. Jest to przystawka Capello. Ośmiorzędowa. Tak, ośmiorzędowa. Diamant 8. Tylko że przekolorowana jest na kolor New Hollandowski. Więc tak to wygląda, nie? Chciałem właśnie kolor New Hollanda tutaj, żeby się zgrało to mniej więcej, bo czerwona przystawka, patrząc tak mniej więcej jakby to wyglądało, no to by nie pasowała za Chiny boskie. A udało mi się znaleźć w modyfikacjach właśnie taką przystawkę, więc udało nam się ją wygrać i tutaj wszystko, tą przystawkę się udało ten... O! Sąsiad tam, słyszę, się szkarnie odpolił. Ty też dzisiaj bombasz... Kukurydzę. Ty też dzisiaj kukurydza, nie? Ja halka mam odmianę. Ja nawet sam nie wiem, jaką odmianę żebym posiął, ale... Jaką się posiął? Ty tam, Kasper, co chciałeś? Przyjdziesz do mnie na chwilę? Czekaj, dojadę inno na pole i przyjdę. Na gospodarstwo? Ja bym kurczę, nie szedł. Powoli. Panie, jest jeden problem, bo ty daleko mieszkasz na takim zadupiu, że ciężko będzie tam dojść. Kurde, zapomniałem, że tu GPS-a nie ma. No, tak jak widzicie, nagrywamy sobie to w niedzielę 7 maja, godzina prawie że 17. No, trochę późno jak na odcinek do mnie nagrywać. Chociaż nie, no, to jest standardowy, można powiedzieć, że czas. Ale streszczamy się, bo przed nami jest live u Ząbka, który mogliście już widzieć, bo ten odcinek wrzucę wam prawdopodobnie we wtorek. Mogliście już widzieć ten filmik, znaczy live'a, na którym sobie tam działaliśmy, więc sam nie wiem co jeszcze, dopiero się dowiem. Także tak to wygląda. Za chwilę sobie wjeżdżamy w to pole tutaj duże, zaraz po prawej stronie, to jest moje pole. Tutaj jest ile? 3 hektary będzie razem. 2 hektary jest tu. No, 3 hektary można tak powiedzieć, że tutaj mamy.
Więc co, rozkładamy sobie przystawkę, obetniemy sobie tutaj poprzeczniach dość spory kawałek, ja na takich kawałkach uwielbiam robić, jeśli chodzi właśnie o kombajn, tak jak sobie teraz pojedziemy. Bardzo lubię to robić, bo mało zawracania, dużo się robi cały czas, no nie? Więc co, my sobie wyjdziemy teraz z kombajnu, jeszcze opuścimy tutaj header, idziemy zobaczyć do tego Kacpera. To on tam ma ciekawego do pokazania, bo u niego tam wiecie jak to jest, on nie nagrywa, u niego nie wiadomo co tam się dzieje nawet, ale czasem na naszych odcinkach tam wiecie, możecie się dowiedzieć jak tam Kacper się też rozwija, bo Kacper coś tu ukrywa przed nami. Halo, dobry, witam pana. O, tadadam, jak widzicie, no, sąsiad, powiem ci szczerze, że sam w szoku jestem potężny. O kurwa, mam się. No powiem ci szczerze, że no ładny, ładny. Sam żem go wcześniej nie widział, nie no, widzieć widziałem, ale ładnie wygląda, no 6-metrowy, nie? To jest no. Ten z podstawki. Tak, to jest. Nie ten, no, siewnik baja. A tamten sprzedałeś, jo? Tak, Wadek wtedy poszedł, pizie. W pizie poszedł. Nie no, sąsiad, no teraz ino hektarów brakuje do takiego siewnika, nie? No ci powiem, to teraz na trzech, na moim największym polu to będzie bala kuźba. O, takim siewnikiem 6-metrowym to już musisz mieć hektaru, żeby siać, nie? No. Także wiesz, trzeba się rozwijać. Sumcia tutaj maszyny ma potężne, tylko hektaru mu brakuje. Więc, no. Wszystko na dotację. Nie, no ładnie jest, super. Mi się podoba. Całe życie na kredycie. No, u mnie jest to samo na razie. I co? Idziemy sobie dalej. Sąsiad? Ty co tu będziesz bombą? A Ubin. A Ubin widzę tutaj. Piękny tutaj. Masej stoi. Pań. Robota będzie szła. No to nic. Ja lecę do siebie, bo trzeba też robotę robić. A trochę chcę dzisiaj skosić w tym odcinku. Trochę do skoszenia mam, bo pól z kukurydzą jest mnóstwo. A chcę zarobić na tej kukurydzy też w tym sezonie dość sporo. Kukurydza zasypie. Kukuryna, ale mi się ten kombajn podoba, no. Sąsiady, jak chcecie, możecie przyjść zobaczyć, jak to wygląda ten zestaw, nie? Ja wiem, jak to wygląda, sąsiad. No i co, no, tak wygląda przystawka kapelna. Kurde! Ja ci, sąsiad, powiem, ja wcale nie widziałem tego, ale idę zobaczyć. To możecie przyjść zobaczyć, no. Nic, ja zaczynam wjeżdżać. Pole. Tutaj wszystko jest tak, jak trzeba. I lecimy z poprzeczniakiem. Budowę zamówię tutaj. A co się stało? Wypuszczył tą chałupę sąsiada. A myślałem, że słupa będziesz kurde likwidował. Ej, ale oj. Ja się powiem, z daleka ta przystawka, to myślałem, że to jest holandowska. No, bliska, ona jest Capello. Capello jest. No, szkoda, że to nie jest marka New Holland typowo, nie? Ale no, Capello też jest fajne. Nie narzekam, nie? No. A ty, Kacper, co robisz? Głównie chodziło mi o kolor, więc... Łubin! No. Jeszcze nie dojrzały. Tutaj, jak widzicie, mamy dwa pola i obydwa pola sobie przejedziemy tak... Będziemy sobie kosić obydwa na raz, tak można powiedzieć. Dookoła nie będę prawdopodobnie jeździł, będę jeździł... Chociaż zobaczymy jeszcze, sam nie wiem do końca jak to będzie. Więc tak to wygląda. No, objechałem poprzeczniak w jedną stronę i mam tonę 300, więc no, dość mocno, fajnie. Typie tutaj... Ja dookoła pole odjechałem, mam 3 tony. No, tutaj sąsiad, jak widzicie, po lewej stronie mojego pola teraz. Już tutaj jakiś sąsiad wykocił łubin swój, więc dość fajnie, szybko tutaj poszli chłopy z robotą. Właśnie to duże, nie? No, no, to największe na tej górze. No, jedynie to pole mnie takie, kurcze, tak fascynuje, że aż, bo na tym polu to w tym sezonie chyba... Co tu było? Siewy kukurydzy może tu były? Nie, tu nie tu. Sąsiad, ja się widzę aż stąd. Gdzie ty jesteś? A ty, ja też się widzę, gdzieś tam w oddali jesteś. Jest, jest, sąsiad. Jak widzicie, na tym polu tutaj 1218 trochę fastów jest, bo nie udało mi się opryskać, brak czasu z tego powodu, że inna robota była. A kurczę, fastów się nie udało mi opryskać, bo tam przebijanie i to dalej, no to takie wiecie, jakie to było. I tak,
chciałem jeszcze powrócić do takiego tematu związanego z tymi właśnie odcinkami, jak to tutaj u nas wygląda. No, nie zanosi się jak najlepiej jak na razie, żeby to... Czasu nie ma. Żeby z czasem coś było. No bo czasu nie ma. Wychodzi, że będziemy mieli dwa odcinki w tym tygodniu. Dwa odcinki u mnie i dwa odcinki u sąsiada Tomka, jak uda nam się nagrać, bo jak musimy jeszcze nagrać. No właśnie, co dodać. Bo musimy je jeszcze nagrać przed nami, więc... No niezbyt kolorowo. No ale chcemy to nagrać jak najbardziej, bo widziałem tam w miarę, że parę osób chce, abym nagrywał dalej odcinki tam, bo nie ma co oglądać, tam słyszałem takie właśnie komentarze i wiadomości. I też w miarę wam się to podoba, no mogłyby być te wyświetlenia dużo lepsze, ale... No, u mnie dobrze, ja nie narzekam. No ja też nie narzekam, szczerze mówiąc, bo ostatnie odcinki to po te 300 wyświetleń miały. Już się do tych wyświetleń przyzwyczaiłem, bo porównując to, co było kiedyś, no to nie ma porównania, szczerze mówiąc. Początek kanału, gdzie miałem mniej subskrypcji i tego wszystkiego, był lepszy niż teraz, nie? Ale tak to w życiu bywa, że raz jest dobrze, raz jest trochę źle. Miejmy nadzieję, że to idzie wszystko ku dobremu. A ja się zobaczę, z czasem to przyjdzie. Na razie brak czasu jest na nagrywki. Właśnie jak widzicie, teraz nagrywamy w niedzielę. Bo w tygodniu nie było czasu. Mieliśmy nagrać dla was ten odcinek, który teraz widzicie. On miał być już nagrany w tygodniu i wrzucony miał być w tygodniu, ale tak wyszło, że on idzie na następny tydzień, czyli na ten właśnie tydzień, co nagrywamy teraz, nie? Po południu. Tak jest. Także tak to wygląda, no niestety. Tak to wszystko wygląda. Mi się wydaje, że wy też widzowie nie macie zbyt wiele czasu na to wszystko. Żeby oglądać, ale... To zależy, bo niektórzy piszą matury, jeszcze jutro jest ostatni dzień matur. Więc a tak ustne to kiedy mają? Ustne? No. Nie wiem, powiem ci, że jutro jest poniedziałek, ostatni dzień matur chyba? Ojej, nie mam pojęcia. Czwartek, piątek i poniedziałek było, a reszta? To nie wiem. Ja też nie mam pojęcia, powiem ci. FPS-y jakieś takie fikuśne trochę. Także no. Oby zdali wszyscy matury i się, no, cieszyli z tego. No, gryla jakiegoś. Tak jest. No, jak widzicie widzowie, no, objechałem dwa poprzeczniaki, po dwa razy, w jedną i w drugą, bo to cztery razy poprzeczniak tak jakbym przejechał. I jeden raz przejechałem wzdłuż, no to mam 77%, no 6 ton. Kukurydza moim zdaniem bardzo fajnie sypie. Jak na ten sezon. Kiedy dożynki? Panie, ja dopiero żniwa kukurydziane zaczął. Dożynki żniwne już były, ale kukurydziane żniwa dopiero zaczęte, nie? Ale chodzi mi o jałubinie i ten... A, jałubinu nie mam. Aha, dobra. To dobre było, nie? A, to dobra. Jałubinu nie mam, no niestety. W przyszłym sezonie będzie. Są takie zamiary, aby był na tym polu właśnie, co kosimy teraz. Tak? Dobrze mówię? Czy źle mówię? No, tam se rozpiskać, bo mi lepiej. A ty masz tą księgę w końcu swoją? Gilesa? Ja mam. Poczekaj, to i no. GPS-a bym jakoś chce ustawić chciał. No i jakoś ale tak będziemy jechać. Robota, no normalnie tak jest koszone, że też szok. Widzę, mi się wydaje, że trzeba tu łapkę w górę wystawić. Trzeba, jak najbardziej. Ja też tutaj o sobie muszę jakoś tu sobie stanę. I komentarz napisać, bo u Patryka mało komentarzy jest. Ja bym chciał też poczytać sobie. Nawet bardzo mało. No. Nic. Zostawiamy sobie tutaj właśnie skrzynka i skoczymy sobie na szybkości po Masejka. Masy Fergusu? Tak jest, po Masej Fergusuna.
Poza odcinkiem jeszcze, znaczy na odcinku domka działałem sobie z uprawą, znaczy kultywacją, kultywatorowałem sobie pole. O kurde, no jaki lag był. No był. No był. Kultywatorowałem sobie pole numer 140 i 25, tyle ile udało mi się skultywatorować. Bo chciałem to wapno przemieszać trochę z ziemią, potem się to zaora na zimę i będzie luks. Bo tamte ale pola idą. Się drze. Tamte pola idą pod kukurydzę w przyszłym sezonie. Więc tak to wygląda. Będę chciał jeszcze wywieźć obornik na nie. Także tak to wygląda. Jak widzicie w prawym dolnym rogu, Masej wymaga remontu. I prawdopodobnie za chwilę go, za niedługo go zrobię po tym odcinku jak ten, bo pieniążki jakieś tam są na koncie. Także remont trzeba zrobić, około 10 tysięcy pewnie nas to wyjdzie, bo to wymiana olei, filtrów, no i tam parę innych spraw jeszcze. No jak widzicie, no masę jeździ bez problemu. No psu się psuje, bo to normalne, no. Czasem i, znaczy głównie to w Maseju jest wymiana oleju czy czegoś, nie? Więc tak to wygląda. Dojeżdżą sobie. Na kukurydzę za serio dobrze sypie. No, ja bym się cieszył, jakby sypała jak najwięcej, bo... No, z kukurydzy dorobek będzie, nie? Jeszcze w tym... Teraz jak mamy właśnie te... te inne ceny i to wszystko, bo mamy poziom łatwy, więc teraz to będzie szło. A na serii gospodarze to jest całkiem co innego, nie? Tak jest. Ale i to tak. Jest fajnie. No, w tym odcinku będziecie mieli cały odcinek kukurydza ziarno, bo nie mam innej roboty przyszykowanej. Właśnie się chciałem pytać, nie? O, chciałem się pytać. No to nie mam właśnie innej roboty przyszykowanej, ponieważ... No, mógłbym niby rozwozić obornik, ale po kukurydzy no to trzeba ją pierwsze skosić. Także tak średnio bym powiedział. O, to tak, dam. Tak, słucham. Ty rzepak masz? Oczywiście. A patryk. A ja mam. Mam przecież to pole tam koło ciebie. A rozwoziłeś nawóz? Nawóz? Nawóz na dopiero rzepak? Na wiosnę. A. Jak na wiosnę? Na rzepak? No bo ja już jedną dawkę mam, teraz drugą trzeba będzie zrobić, no to na wiosnę. To wiesz, tak to wygląda, nie? Ja mam wszystkie. Ja mam wszystkie, co, zęby? No, ja to tak właśnie... Czekajcie, wszystkie o. Dawki. No to dobrze. Alkoholowe też? Więc wiesz, sąsiad. Będę tam się zastanów, o czym ty gadasz, nie? No. No ja nie wiem, nie? Także my sobie lecimy. Co mam wam więcej do powiedzenia? Nic zbyt wiele ciekawego. I tyle, co się tutaj dzieje na odcinkach, no to tyle widzicie, nie? Poczekaj, tam muszę sobie trochę lepiej tego GPS-a ustawić. O, coś takiego, tu. O, może będzie prosto. Albo i nie będzie. O, teraz będzie. Dziś 12 pod monopolem. Dobrze, nie ma problemu. Ale 24 prędzej, bo ja dopiero może wtedy skończę. Będzie, co ty? Topie. Dobrze. No ja nie wiem. Nie no, powiem wam, że teraz już jestem zadowolony, bo mam swój kombajn. Ja nie też. Muszę się sąsiadów prosić. Znaczy sąsiada, bo głównie to Dawid właśnie mi kocił. No dokładnie. Więc no sprzęcik teraz jest baja, nie? Ja bym... No to może do 13 się wyrobisz. Ile ty masz tam, Kacper, hektarów tego ubinu? Ci powiem, w sumie nie wiem. Czekaj, to liczę. Szkoda, że u mnie, że nie jest niedojrzały. O, teraz może będzie... 2,50. Hektarów? Amarena. Aha, 2,50 hektara. Jokierdy. Baara. 2 hektary i 50 agów. Tak? Tak. Dobra.
Ciekawe ile ja mam. Ja w jednym kawałku już mam pewnie 2 hektary. No, 2,20 mam w jednym kawałku, a co reszta? Oho! Ja mam 3,5 hektara, jak nie lepiej. Może całym Masajem trochę odjechać w inne miejsce. Postawić go gdzieś tam na dole, tylko jak się nawrócić. Tylko jedną głowę mam. O, kupię nie mam. Nie, Gubinu. O, tylko słupa se obkoszę ładnie. Bardzo oczywiście, ładnie. Że tak. No i tak, no i staniemy cel. Sobie tutaj w tym miejscu, gdzieś jakoś tu. Okej. Okay. No i dobra. Ja wiem jak wy, ale już prawie po żniwach. Kukurydzianych? O! Też bym się tam daje, bo porowo. Sąsiad, bo mi tylko jedno pole zostało kukurydzy. Kukurydzy? Czemu nie kosisz? No bo koszę najpierw kubin. A ty Kasper masz przystawkę do kukurydzy? Tak, Capello. Kiedy ty się kupił? No właśnie. Ja miałem od początku. Oj, mi się wydaje, że nie. Nie. Hachmyństwo. Ej, no. Miałem od początku. Cały czas za przyczepami w kali stało. Łe, tak co, że nie widzę. Ty! Co jest to? To pole, co tu kosiłem, nie? To no. Twójkę. To masz 65 arów, to pole. No. Prawie 11 ton kukurydzy. No kurde. No kurde, to ładnie, ale ty szybko żeś to skoczył, powiem ci. No bo to małe gówno jest. No 65 arów, no hopie. No to tam nieduże, no nieduże. Cyk, zjeżdżą i przygotowuję kombajn pod łowiem. O, ale widzicie, ziorka to takie wielkie, że matko bosko. Wystarczy, że się popatrzę, siedzę w kabinie, popatrzę się do tyłu, żeby zobaczyć jak sypie, nie? Ziorka są takie jak pół mojej głowy. Słuchaj. Ziarna są takie jak ten, jak kuleczki kuźwa. Tak. Nesquik. No. Nesquik. Kuleczki czekoladowe. Kukurydziane hopie, chrupki. Kipsy. To na chrupki idzie, mi się wydaje. O kurwa. O, bardzo. Kurba. O, bardzo ładnie. A ten, ty Kasper, co tam dzisiaj z tym Ubinem działasz, nie? On walczy z Ubinem oporowo. A jak? A ile masz tu ton już nakoszone? Jakbyś chciał wiedzieć, to z jednego pola, nie wiem, po 6 będzie. Ile? Tego koło chaty? Tak. To ładnie nawet. Tak powiem ci, powiem, że nie jest tak źle. Ja mam nadzieję, że chociaż koło 20 będzie. No to dobrze, dobrze. Tam mamy 23 minuty odcinka w tym momencie. Więc jeszcze przed nami długa droga. Ale robota idzie, nie powiem. Bo takim kombajnem, takim headerem, no to 8 rzędów na raz, no to... To jest robota przepiękna. W tamtym sezonie chwile żniwa kukurydzy, chwile nam przebiegły, nie, sąsiad? Co? No chwile trwały te żniwa. No bo ja kosiłem, nie? No. To trochę zajęło. Jeszcze musiałem skosić, to i tak ja czekałem jeszcze chwilę. A teraz nie czekamy, tylko dujemy oporowo. Jest opór. No. No i właśnie te 23 krowy mi się rozmnożyło, no to nie musiałem robić tej kukurydzy na kiszonkę. Z tego powodu, że mam zasypaną ze zbioru traw, tam kiszonkę mam zasypaną właśnie całe silos. Nie wiem ile tam jest właśnie ton, około 300 będzie ponad. Więc no powiem wam, że no, trochę tam się zmieściło, nie? Się zastanawiam nad wyburzeniem tych silosów, co tam są z tyłu za moją stodołą. Bo będę chciał zrobić modernizację gospodarstwa trochu. Parę budynków też pozmieniać, więc nie wiem jak to też wyjdzie. A się zastanawiam, dopiero się zastanawiam nad tym. U mnie możecie też słyszeć właśnie teraz, bo w domu tutaj u mnie goście są. A ja nagrywam, bo chcę, aby dla was był odcinek, bo wy też chcecie, no to... No, tak to właśnie wygląda.
że muszę się nagrywać. I możecie słychać tam, jak się dzieci drą. Sąsiady może tego nie słyszą, bo na Discordzie to nie słychać, ale... Tak. Wrzuci się kamień do mutarni. No. Łubin walczy z MF i próbuje wrzucić kamień do mutarni. Ty, to twardy ten Łubin trochę. Nie jest jeszcze zielony? Nie. Bo to wiesz. To by jedno. Dokładnie tak. Ja. Oj, no tak to wygląda. Robotka idzie jak nie wiem. Jestem zadowolony, że w końcu w tym sezonie mogę już swoim kombajnem działać. Miałeś bizuna. Ale bizonem nie robiłem kukurydzy na ziarno. Kukurydzy nie. Ogółem to jest moja pierwsza kukurydza na ziarno, którą poszedł swoim kombajnem. Patryk! To? Bo nad tobą kaczki lecą. Ty, słyszę, ale nie widzę nic. Bo już przeleciały. One jak torpedy lecą. Panie, jej no słyszałem blablabla i tyle. O Jezu. I sypiemy drugi zbiornik już. Sypiemy drugi zbiorniczek, bo tu ładnie. Ładnie sypie, powiem szczerze. Ile mamy skoszone tutaj? No nawet. Co tam jesz? Chipsy. O, a jakie? Nie wiem. Jak nie wiesz? Nie wiem, jakie chipsy je. Ten do dobry jest. Nie wiem, bo... Wziąłem z miski ciuś. Ty. Ukrot. Jak zawsze. Tak, prawda. Ten to kradnie taki, że ma tylko moc. Co pan kradnie? A co w rączki padły? A to co potrzebne? Opie. Co w rączki padły? No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że nie. I co dalej? Ty co dalej tam robisz? Ja skosiłem kukurydzę i zastanawiam się nad oreczką. A. Jakąś. Najnęli mi do pokoju. Przepraszam bardzo. Amelion. Ale tak to właśnie jest. Amelinowe, tego nie pomaluję. Strasznie źle się nagrywa odcinek, jak goście są i się straszne ruchy jest na korytarzu. No, dzień dobry. Powiem wam, dobry. Że ciężko, nie? Trochę wyłącz to, Kacper. Już jestem trochę zły na ten... A to wszystko. Tak jest. Śmiesznie będzie, fajnie. A, to takie kurczy. Powiem wam, że... Zaczyna mi się tak strasznie nie podobać. O, teraz się drą tak, że ja nawet słuchawkach słyszę, jeszcze słuchawki mam i kombajn wchodzi, działa, słyszę. Nie wiem, co z tym zrobić, ale raczej... Możesz zrobić cięcie na chwilę, jakby chciał. To zrobię to cięcie, to cięcie będzie dopiero rozpoczęte o godzinie 20. Aha, to nie rób. Nie, nie chcę ciąć odcinka, bo potem z tymi minutami to się tak dziwnie układa. Mamy 28 minut, więc no. Szczerze mówiąc, to 30 minut by chyba wystarczyło, co? Gdzie? 30. Kurde, zrób też jest 5, no. No bo tu jest teraz taka robota, że dzieci się drą. Ale robota. Tu jest teraz taka robota, że monotonna jest, nie robię dwóch prac, także myślę, że 30 minut wam wystarczy. No szkoda, ale wiecie co? Od ciebie zależy. Sam nie wiem, jak chcę zrobić. Aj no. Ja nie wiem, nie sąsiad ogółem, co byś ty chciał zrobić, ale mi się wydaje, że jeszcze chwilę byś mógł sobie pogadać, nie? A ci sąsiad mały powiedzieć, że już może skończyć odcinek. Co? To... Nie rozumiem cię.
Że możesz skończyć odcinek, bo dniówka zrobiona. A, dniówka zrobiona. No. No to wiesz. Nie no, za niedługo będziemy tak czy siak kończyć. Zostało mi 29 minut, mam 30 można powiedzieć w tym momencie. Więc co, no lecimy sobie dalej, nie będziemy zwlekać. Co będzie, to będzie. Może mi jeszcze ktoś bije do pokoju. To będzie. Dobrze, ale musicie, musicie się ze mną tak jakby pogodzić, że tam dzieci latają i wszystko. W końcu jest niedziela, nie nagrywamy tego, bo w niedzielę to nie powinniśmy nawet nagrywać odcinków, tak szczerze mówiąc. No tak, jest dzień Boży. W niedzielę powinniśmy mieć dzień wolny od takiego właśnie nagrywania, ale no siła wyższa, powiem wam tyle. Dokładnie. Siła wyższa, tak to wygląda. Bo inaczej byłby taki przestój, że na kanale by nie było nic. Na jednym, jak i na drugim, u Ząbka, jak i u mnie. Więc to nagrywanie i źle mi się zaciął. I co? I ciągle coś tam. Nie umie się wysłabić. Nagrywanie cały czas... źle mi się zaciął, no. Ale to cały czas. No mówię, że nagrywanie wtedy by nie miało sensu, jakbyśmy mieli wrzucać jeden tydzień byśmy coś tam wrzucili, może te dwa odcinki, a w drugim tygodniu nic. To wtedy by nie miało to sensu, nie? No tak. To już lepiej nic nie nagrywać i mieć spokój i no. Orka, Oreczka, Orunia wjeżdża na rejony. Tak jest. Orosz? Muszę, no. A czym będziesz orał? Fendem czy pumą? No fendem, no gdzie pumą, tak mały pumą. Piątkę byś mógł sobie kupić. Albo szóstkę. Do pumy to już szóstkę byś mógł pociągnąć. Tej orki i tak nie ma dużo. No niby ta. Ja za to orki mam dużo. Szczerze mówiąc, bo wszystkie te pola co po kukurydzy, wszystkie te pola co po owsie. Ile ten pumy? I to tyle. Chyba. Metry, dobra. I... Kurde! O sąsiada chwast mi w kozum! Jak u sąsiada? Jasper, ty... rzepok zasił i chwasty opryskał i tak opryskał, że nie opryskał. A widzisz. Zaraza przyszła do ciebie. Tak to jest. Najlepsze jest to, że u nas tutaj mam takiego sąsiada tutaj w realu, nie? Co za siatką obok naszej siatki ma te właśnie, jak to się nazywa, wiśnie czy jakoś tak? Wiśnie chyba on tam ma. Czereśnie. Czereśnie ma. Czereśnie ma. Czereśnie ma i pryskam na jakieś tam kurcze zarazę na tych. Banany. Chłopaki, słuchacie mnie? Słyszę, no. Pryska, i ten sąsiad pryskał na jakąś tam zarazę te właśnie drzewka. I przyszedł do nas, mówi, wasze też opryskam, bo od was może zaraza do mnie przyjść. No, z wiatrem pójdzie. No. I przyszedł opryskał do nas, nie? Za darmo. No to się ceni. My takie mówimy, no dobra. Chcę pryskaj. Byle dobrze rosło. No. Jak widzicie, idzie pole numer 218 już jest skoczone. Znaczy teraz ostatni przejazd robię. No, ja też powiem ci szczerze, że dawno. Nie, ostatnio, czyli na wiosnę. Nie, na wiosnę też nie orałem. W tamtym sezonie ostatni raz orałem. Ty Kasper, co? A ty skończyłeś tą orkę tam, czy nie? Kurczę, no nie dojadę do końca. Te szóstka stoi na środku po raz drugi. Dobre, dobre. Siła wyższa. O, pola zaorane powiedział, a ciągle kosić. Zobaczył, że my zaczniemy kosić, to on co, nie? Jak nie, ja nie tak. Ja nie będę gorszy. Jeszcze zielone, ale kosi. Dobra, pełny zbiornik.
No. Już mam jedną pełną przyczepę, za chwilę będę miał. I drugą będziemy sypać. O! Wypluł szczelkę. No widz. Trzeba było kupować. O! No weź przestań. Ciężko mam, a sobie powiem wam. Może by się udało jeszcze zasypać te dwie przyczepy w tym odcinku. Kasper, weź się za robotach, nie lotusz po polach. Dobrze. O! Przed chwilą się u mnie zrać. To takie było bo... Kurczę, no, także mamy jeszcze do nagrania dwa odcinki. No niestety. To? Co mówisz, Kasper? Co będzie? Ile metrowa jest ta przystawka? Dużo. Ile w końcu? Dużo. 6. No, powiem ci tak, 6. Moja też 6. Jaki to jest palan. Jak on masz, ty, jak ty Kasper masz szerszą przystawkę do kukurydzy niż header do zboża. No. No ale czego nie? Może tak mieć. A ten jego kombajn, jest mniejszy od mojego, a kurde większy header pociągnie. No tak. To jest takie dziwne. No bo to marka, opie. I marka. Pieniądz. No czuć pieniądz. Ty Kasper, ile zapłaciłeś za tego twojego? Za wszystkim 350. Ło. Tysięcy. No to troszkę więcej niż dom, niż ja. Ty! Nie! Ja zapłaciłem 380. Idź panie w tyździec. Z tym wszystkim. Za 380, bo musiałem jeszcze dobrać kredytu. Znaczy dobrać. Dobrać kredytu. Ej, no na ten, na przedstawkę. Wiecie co jest najlepsze, nie? Ten John Deere co jest na promocji. On ma 280 koni, nie? No. Jest za 998 tysięcy. A ja Pumę kupiłem za 111, 225 koni. A? Powiedz się, dobrze, że nie robił. Ale nie, ogólnie ten John Deere to jest podstawki i to jest śmieszne. On mi się nie podoba nawet. No właśnie. Bo ten John Deere jest taki... Ja wolę trochę inny. No. John Deere są fajne, ale ten mi się akurat nie podoba, ten taki. Ja wolę, już wam mogę nawet pokazać jaki John Deere, coś w pokroju tego, o już prędzej tego i on też może mieć, oj, 260 koni może mieć. Ewentualnie jeszcze można coś tutaj poszukać takiego lepszego, masę i nie tutaj, a lepszego John Deere'a nie znajdę, nie? Także ale tam szafujesz robotę. Jo, to idzie. Ale popatrz, przez cały odcinek to jeszcze ile skosiłem, a ile jeszcze do skoszenia jest. No z godziny odcinka by zrobił na spokojnie. No, powiem wam, że ogarniania będzie... Uhu. Może jak się uda, to w tygodniu zrobię live'ika z ogarniania tego. Bardzo możliwe to może być. W tygodniu po odcinku może bym zrobił to ogarnianie. Bo można, przed, przed odcinkiem się nie da. Także no. Tak to wygląda. No i szafuję, no nie ma co, nie ma się co nawet opierdzielać. Tutaj ten kawałek 218, 217. Pole numer 207. 50 mam jeszcze kukurydzę. I pole numer 100, to tam po drugiej stronie też kukurydza jest. Także, no kukurydzę będę miał w tym sezonie dość sporo. Szkoda, że nie mogę jej od razu na skup wywozić, żeby pieniążki mieć, ale no nie da się niestety tak, bo cena na skupie dopiero będzie w zimę. Więc, zimę czy na zimę? No, na zimę. Jeden czwart, chyba. Było tutaj skręca, ja nie. Jeszcze miniaturki, o, żebym nie zapomniał, bo czasem się zdarza, widzę tak, że nagram odcinek, napiszę grę, wychodzę, nie? I potem, a kiedy ja miniaturkę zrobił? A czy zrobiłem? Wychodzi, że mnie zrobił, no i trzeba robić.
wychodzić. Można, jak najbardziej. A jak? Ktoś tu się wykombinuje, jakieś fikimiki. Miniaturkę. Miniaturen Machen. Machen Miniaturen. Więc co? Ja wiesz, ja... To. Mogę kończyć w tym momencie ten odcinek? Ja, co? Nie. Co? Mogę kończyć w tym momencie ten odcinek. Więc czekajcie, jeszcze wyłączę sobie ten kumbel, bo głośno chodzi. Co? Więc co, ja wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Dziękuję za oglądanie. Jak przed chwilą wspomniałem, bo żem się zachwiał na chwilę. I co? Możecie się sąsiady pożegnać? Dziękuję i do następnego. Tak jest. Kasper to już tam cicho siedzi. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie subskrypcję oraz lajka pod właśnie tym odcineczkiem. Subskrypcję na kanale możecie zostawić na dłużej, bo to wiadomo jak to jest. Więc co? Dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Do następnego odcineczka. Na razie. Cześć.